Godzina 5:16. Spałem 6 godzin 10 minut. O 22:20 zasnąłem. O 4:30 wstałem. I chcę Was zaprosić na luźną pogadankę, którą będę nagrywał w drodze do pracy. Uwaga, włączam silnik. Oczywiście pasek się zapina. Jak to z rana łapka wygląda? Można powiedzieć, karabin nabity dla tych, co się interesują, motywują sportem, treningiem siłowym, żeby rozbudowywać mięśnie. To taka przypinka. Ja sobie wyjadę i już w drodze zaraz będę Wam mówił, co chcę przekazać, a dzisiaj chcę przekazać takie moje przemyślenia na temat uwolnienia się od chorych systemów, w jakich jesteśmy wychowywani. I tu mam na myśli na tle odżywiania, jak i stylu życia. Także zapraszam do oglądania i już teraz zostaw kciuka do góry, a być może nawet subskrypcję. Witam, cześć, siemanko. Jak już mówiłem wcześniej, że godzina jest wczesna, bardzo wczesna, 5:18 akurat wybiła na zegarze. Dla niektórych osób ta godzina to jeszcze nie jest do wstawania. Ja niestety muszę wstawać o 4:30, bo muszę udać się do pracy. Ale to już różnie bywa. Dzisiaj udało mi się akurat pospać 6 godzin 10 minut i to jest dla mnie rewelacyjny czas, jeżeli mam tak wcześnie do pracy i pośpię 6 godzin, ponad 6 godzin to się wyśpię. Nie zawsze się to udaje, bo nie zawsze można iść wieczorem spać, nie zawsze się chce spać wieczorem. Dobrze, wracając do tematu uwolnienia się od chorego systemu, w jakich czasach żyjemy, to chodzi mi tutaj przede wszystkim od chorego systemu, jak jest produkowana żywność, bo nie ma co się oszukiwać, można to podzielić na kilka jakby, kilka kategorii. Pod kątem gadżetów, pod kątem narzędzi, które mamy z postępem właśnie, dajmy, technologii na naszym świecie i jak one są przez nas wykorzystywane, bo jeżeli ja jestem oczywiście za rozwojem całej technologii, żeby to było wszystko lepiej się żyło, tak? Żeby dla człowieka życie było lżejsze. Jeśli chodzi tu nawet o różne prace wykonywane przez jakichś robotów, maszyny, to jestem z tego względu za tym, żeby wykorzystywać te roboty w miejscach, gdzie naprawdę jest to, dajmy, niekorzystne dla ciała człowieka. Jeżeli człowiek pracuje w danej pozycji te 8 godzin z przerwami, można powiedzieć, to jest to niekorzystne, tak? Później w ciele są jakieś schorzenia, wiadomo, wysiada kręgosłup, czy barki, czy coś różne, zależy jaka pozycja. Dlatego tutaj jestem jak najbardziej skłonny do tego, żeby wykorzystywać robotów, ale gdzie są na przykład prace takie luźne, gdzie ma człowiek aktywność fizyczną w postaci, dajmy, ruchu, spaceru, to bez sensu jest wykorzystywać jakieś wózki automatyczne czy roboty, żeby one sobie jeździły, robiły to za człowieka, a człowieka wyrzuca z tej pracy, bo nie ma co się oszukiwać. Musimy pracować, żeby żyć. No tak to jest nakręcone, że trzeba zarobić sobie pieniążki na przeżycie. Ale tak samo tutaj trzeba sobie zarobić na przykład pracą na treningu, żeby sylwetka wyglądała lepiej. Trzeba sobie zarobić też na ten wygląd sylwetki tym, że trzymamy dietę na odpowiednich produktach, na odpowiedniej kaloryczności, bo dajmy tu produkty, to weźmy pod kątem zdrowotnym, ale kaloryczność to jest inna. Także jeśli chodzi o ten postęp technologiczny, to powinniśmy jako ludzie uświadamiać też, szczególnie ci, co wymyślają te różne rzeczy, jak wykorzystywać nowe wynalazki, żeby one nie zaburzały pozytywnego naszego jakby działania. Tu jeszcze chcę nadmienić na przykład do telefonów, smartfonów, komputerów. Słuchajcie, bo tak, można taki telefon wziąć na dwa sposoby, tak? Kiedyś
mój rocznik, na przykład 89, 90, mieliśmy, wchodziły te telefony komórkowe z przyciskami. I czy my byliśmy szczęśliwymi dzieciakami? Ja powiem, że tak. Ogólnie no u mnie tam w domu to wiecie, nie była za ciekawa sytuacja, ale ogólnie uważam, że byłem szczęśliwym dzieciakiem i muszę tu przyznać, że jeżeli w tamtych czasach nie znałem smartfona, to go nie chciałem mieć. Rozumiecie, o co chodzi? Jeżeli czegoś nie znamy, to my tego nie potrzebujemy. Tak samo w odżywianiu jest tak samo. Jeżeli byśmy czegoś nie znali, to byśmy tego nie potrzebowali. Jakbyśmy nie znali alkoholu, to byśmy go nie potrzebowali. Nie potrzebowali. Można powiedzieć, nie potrzebujemy, ale chcemy pić, tak? To byśmy nie chcieli, tak? Tu akurat w przypadku, dajmy, smartfonów, to potrzebujemy być może do lepszego takiego życia, do lepszego informowania się, do lepszego kontaktowania się, to jest na przykład pomocne, ale może też niszczyć młodzież, młodych ludzi, czy też nawet różne związki, czy coś, bo zależy w jaki sposób są te smartfony wykorzystywane, media społecznościowe wykorzystywane, także zawsze trzeba mieć głowę na karku. Jeśli chodzi o technologię, tak, tu można powiedzieć, że dzięki na przykład smartfonie nastolatkowie będą siedzieć w domu, czy też komputerom, będą siedzieć w domu, grać na różnych grach, wszystko tego, ok, w porządku. Być może dzięki temu nie nauczą się wieczorem gdzieś na wsi palić papierosów, tak? Ale to wychodzi dwojako na to, bo ja na przykład wychowywałem się w tych właśnie latach, gdzie nie ma smartfonów, komputer miałem w szkole średniej, nie wiem, druga, trzecia klasa technikum, dopiero pierwszy komputer swój miałem. I też nie paliłem papierosów, a paliłem papierosy prawie miesiąc czasu, gdzie już zaobserwowałem, że organizm się uzależnia od tego i nie chciałem być niewolnikiem papierosów. Dlatego jako chyba 11-latek, jak zawsze mówiłem, bo tak to pamiętam, 11-12-latek, to rzuciłem te papierosy po okresie, dajmy, 3 tygodniach palenia. Bo wiedziałem, co się z moim organizmem dzieje, że się uzależniam, że staję się niewolnikiem tych papierosów, że będę w przyszłości chodził do pracy, zarabiał pieniądze i wydawał na te papierosy, gdzie nic z tego nie ma. Widziałem też, jak reaguje właśnie ojciec na brak papierosów, był nerwowy, dlatego ja sobie powiedziałem, że ja takich rzeczy nie potrzebuję. Gdzieś od małego też patrzyłem pod kątem zdrowia, do końca tych wszystkich informacji, jakie teraz w głowie mam, tej wiedzy nie posiadałem, ale zawsze gdzieś patrzyłem pod kątem zdrowia, zawsze chciałem gdzieś być aktywny sportowo. Od 12 roku życia zacząłem sobie trenować siłowo, zrobiłem sam sobie ławkę, sztangę, wyspawałem z rurki i dwóch kół od Passata, także sam jako łepek, nie, wyspawałem, to rozumiecie, takie rzeczy, gdzie oczy naświetlone, wiadomo, bolały, wszystko tego, z jednej strony robisz coś dla swojego zdrowia, ale z drugiej strony zaszkodziłeś lekko swojemu zdrowiu, bo jeżeli ktoś sobie spawarką naświetlił oczy, to wie, jak to jest, jaki to jest potężny ból obudzić się w nocy z piaskiem w oczach, gdzie nic nie możesz zrobić, tylko musisz sobie robić zimne okłady, żeby trochę sobie ulżyć, a pierwszy raz takie coś miałem, to nie wiedziałem, o co chodzi, jak się ojca zapytałem, to ojciec mówi, że no, to przez spawarkę, że sobie naświetlił. Także takie rzeczy. Kolejna sprawa odnośnie chorego systemu, jeśli chodzi o produkcję wszystkich produktów odżywczych. Ja nie mówię, że jakiś produkt jest zły, tak? Bo na przykład zwykły cukier też jest potrzebny, chociażby do ciasta drożdżowego, bo ciasto drożdżowe prawdopodobnie nie urośnie tak dobrze albo wcale nie urośnie na niekalorycznych zamiennikach cukru, czyli mówię tutaj o stewii, oksylitolu, erytrytolu. Dlaczego? Bo ciasto drożdżowe, tak mi się wszystko wydaje, potrzebuje tak samo energii. A tamte niekaloryczne słodziki, one nie mają energii. I dlatego z cukru ciasto czerpie sobie energię i dlatego rośnie. Ja tak to pojmuję, bo właśnie kiedyś się parzonka robiła na tych zamiennikach cukru i to ciasto praktycznie nie urosło, nie? A na cukrze fajnie wyrosło, tak jak powinno być. Teraz zwróćmy uwagę na to, że też właśnie uważam, że powinien być duży nacisk, szczególnie w szkołach, począwszy od podstawowych, na to, żeby uświadamiać dzieciaki,
jakie produkty są wartościowe, jakie złe. Tylko weźcie sobie drugą stronę medalu. Jeżeli dzieciaki, bo dzieciaki są bardzo mądre istoty, one mają puste, jak ja to mówię, karty do zapisania, puste komputery, głowy to są ich puste komputery i to, co dzieciaki sobie tam zapiszą, tak będą później żyć, na tym funkcjonować. Oczywiście zawsze gdzieś coś się zmieni, tak, w czasie. Mogą zawsze gdzieś zbłądzić, wiadomo, każdy jest człowiekiem, każdy zgrzeszy, każdy popełnia jakieś błędy normalne. Ale też dobrze, jak się człowiek nauczy wyciągać wnioski ze swojego postępowania. I zależy też, w jakim to kontekście jest, bo nieraz możemy popełnić kilka razy błędów, jeżeli nad czymś pracujemy, ale później są tylko same zalety, pozytywne zakończenia, tak? No i wracając tutaj do tego, że jak dzieciaki by się nauczyły, no to wiecie, no duże, takie duża świadomość, praktycznie wszyscy jakby kierowali się tym zdrowym odżywianiem, to pewne produkty by nie miały sensu istnienia, nie sprzedawałyby się, no to też by nie było zarobku. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi tu wszystko chodzi. I teraz, jeżeli ty chcesz dbać o przede wszystkim zdrowy styl życia, to musisz się z tego wszystkiego, to musisz tego wszystkiego nauczyć się tak samo zdrowo, rozsądkowo korzystać. Tak jak korzystać, czy to ze smartfona, czy to z komputera, czy korzystać z produktów do jedzenia zdroworozsądkowo, te naprawdę niezdrowe produkty, które, o których istnieniu jakbyśmy nie wiedzieli, to byśmy nawet nie mieli ochoty, a które jemy poprzez bardziej apetyt, jak to, że mamy głoda, bo często się tak zdarza i sam nawet tak mam, dalej mam. To się nie zdem, tylko być może mniej się to nasila i rzadziej jest, że zjem normalny, pełnowartościowy obiad, zjemy posiłek i jeszcze coś chcemy słodkiego dziabnąć, tego niezdrowego, tak? I teraz tu jest właśnie kluczowy moment, ile my tego sobie zjemy. Czy to będzie kostka czekolady 85-90% kakao, czy będzie pół tabliczki czekolady słodkiej naładowanej cukru, gdzie po prostu tylko dostarczamy pustą energię, bo nasze ciało i tak ma już energię z tego obiadu, tak? Jeżeli obiad jest pełnowartościowy, czyli są tam białko, tłuszcze, węglowodany, to już mamy wystarczającą energię dostarczoną dla naszego ciała i nie musimy tutaj nic zmieniać. I ta właśnie przekąska, taka słodka, jest zbędna. Później, dalej idąc tą drogą, no to zdroworozsądkowo pochodzić do aktywności fizycznych, do sportu. Jeśli chodzi o treningi siłowe, to nie zagłębiać się w ten, jaka to jest choroba, bigoreksja, tak? Że każdy, że cały czas chcesz mieć większe rozmiary, tak? Czy to w klatce piersiowej, czy w bicepsie, najwięcej jest takich osób, że oni w bicepsie chcą mieć więcej, nie? Zaczyna tam od 28 cm w bicepsie, później chce mieć 30, łapie 30, chce mieć 35, łapie 35, później 40, ma 40, 42, 45, 48, nagle 50 chce mieć, tak? I cały czas jest ten niedosyt, cały czas jest chory na to, żeby mieć więcej i więcej, tak? Kiedyś myślał, że jak będzie miał 40 w łapie, to będzie miał szacunek na ulicy i każdy będzie się go bał, a później se ubzdura w głowie, że nie, no jednak 50 trzeba mieć, bo 40 to za mało, nie? I to jest ta świadomość zgubna dla nas, gdzie może już prowadzić do niezdrowego stylu życia, bo raz, że ty na przykład będziesz trenował, miałbyś trenować pod kątem zdrowotnym, ale będziesz miał w głowie tą bigoreksję i będziesz nieszczęśliwy psychicznie, smutny, nerwowy, że gdzieś ten obwód w bicepsie jest za mały, że to ty nie jesteś szczęśliwy i później co, może być jakieś nawet sięganie po środki dopingujące, przyspieszające rozrost masy mięśniowej, gdzie ja absolutnie nie mam co do tego, jak chcesz ktoś stosować, niech sobie stosuje, tylko poczytajcie o zaletach i o wadach. Ja zawsze się wszystkim sugeruję, jakie będę miał korzyści z tego i jakie przyjdą, mogą być skutki negatywne. Czy mi się opłaca coś robić, żeby osiągnąć te zalety, mieć te zalety, cieszyć się z tych zalet, czy się opłaca, czy być może
jest większe ryzyko gorszych, negatywniejszych dla mojego ciała skutków ubocznych niż będą te zalety, tak? Tu trzeba mieć zawsze w dwie strony, trzeba sobie to podsumowanie zrobić. Nie, że na przykład za młodego biorę się za palenie papierosów, bo będę, nie wiem, szybciej doroślejszy, będą myśleli, że jestem dorosły, będę takim cwaniakiem, czy będę, nie wiem, dojrzałą kobietą, niby mądra, niby to, różne skutki mogą być, różne powody mogą być palenia papierosów, ale jak później jakaś choroba się zdarzy, to później oczka się otwierają i mówisz, ja nie mogę, co ja zrobiłam, a jakbym nie paliła, to bym była zdrowa, a jakbym te pieniążki odkładała przez 5 lat, to bym sobie samochód kupiła. Tak jest, trzeba sobie podliczyć, co ja z palenia papierosów nie widzę żadnych zalet, z różnych nawet produktów spożywczych nie widzę żadnych zalet, tak? Dlatego to jest właśnie ten moment kluczowy, żeby być u mnie na kanale, żeby zrozumieć mnie, czym ja kieruję się przez życie. Ja nie mam żadnych dla nikogo nakazów ani zakazów, tylko mi najbardziej zależy na tym, żeby każdy nauczył się zdroworozsądkowych wyborów w życiu pod kątem zdrowego stylu życia. I mam nadzieję, że ten troszkę długi film, bo ponad 15 minut, myślę, że nawet po montażu tyle będzie, oglądnęliście cały, dlatego bardzo, bardzo Wam dziękuję. Zapraszam oczywiście do zostawienia oceny tego filmu, kciuka do góry, jeżeli Wam się podobało, jeżeli nie, no to kciuk na dół, standardowo, wszystkie chwyty dozwolone, tak? I oczywiście subskrypcja, nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby dostać powiadomienia o live'ach, jeżeli odpalam te live'y spontanicznie, czy to z treningu siłowego, czy z luźnej pogadanki. I życzę Wam przede wszystkim, udostępnijcie ten film jeszcze komuś, naprawdę. Ja sprawdzam, czy są udostępniane filmy i niektóre osoby udostępniają, także bardzo się cieszę, bardzo każdemu, kto udostępni ten film, dziękuję. I jeszcze liczę na komentarze pod filmami. Bardzo bym chciał widzieć komentarze pod filmami, bo też chciałbym zaobserwować, czy ten YouTube dzięki tym komentarzom będzie jeszcze bardziej promował, podsyłał, czy wyświetlał na głównej stronie innym osobom, uczestnikom, innym właśnie uczestnikom tego YouTube'a, tak? Naprawdę chcę robić coś fajnego, chcę wykorzystywać media społecznościowe w zdrowy sposób, a nie w szerzenie jakichś głupot, także wspomóżcie mnie i myślę, że za kilka lat będziemy razem się cieszyć na tych live'ach, że taki żeśmy sukces osiągnęli, bo ja sam nic nie zdziałam. Bez Was ja sam nic nie zdziałam. Jak ja to mówię, motywujemy się w dwie strony i dwie strony są potrzebne. Nie przedłużam już. Wielkie dzięki za oglądanie. Życzę Wam wszystkiego dobrego, przede wszystkim szczęścia i zdrowia. Resztę sobie sami ogarniecie, no bo cóż Wam więcej będzie potrzebne, jak do spełnienia marzeń, jak nie szczęście i zdrowie. Dzięki wielki. Do następnego. Pozdrawiam.